Zdecydowana większość Brytyjczyków chce dymisji premiera. Sondaż 75%. Za odejściem Johnsona, jeśli dostanie grzywnę za złamanie restrykcji. 3/4 Brytyjczyków uważa, że premier Boris Johnson powinien odejść ze stanowiska, jeśli w rezultacie prowadzonego śledztwa policja nałoży na niego grzywnę z powodu złamania restrykcji covidowych, wynika z opublikowanego w sobotę sondażu. Według sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Savanta Somers dla dziennika The Independent, 49% ankietowanych jest zdania, że Johnson powinien zrezygnować niezależnie od wyniku policyjnego śledztwa, a kolejne 26%, jeśli zostanie uznany za winnego złamania restrykcji. Tylko 16% chce, żeby pozostał na stanowisku niezależnie od wyniku śledztwa. Nieco inaczej rozkładają się opinie wśród wyborców partii konserwatywnej, której liderem jest brytyjski premier. Wśród nich 32% jest zdania, że Johnson powinien odejść niezależnie od wyniku śledztwa, 30% tylko jeśli zostanie uznany za winnego, zaś 31% chce, by pozostał na stanowisku, nawet jeśli zostanie ukarany grzywną. W piątek wieczorem rzecznik Johnsona potwierdził, że premier otrzymał z policji kwestionariusz do wypełnienia w związku z prowadzonym dochodzeniem w sprawie możliwego złamania restrykcji podczas odbywających się na Downing Street nieformalnych spotkań towarzyskich. Takie kwestionariusze policja wysłała do OK. 50 osób, które według ustaleń miały uczestniczyć w 12 wydarzeniach objętych dochodzeniem. Jak wyjaśniła policja, adresaci są prawnie zobowiązani do odpowiedzi na zawarte tam pytania na temat ich udziału w tych wydarzeniach i mają na jego odesłanie 7 dni, ale samo otrzymanie kwestionariusza nie oznacza automatycznie, że dana osoba na pewno zostanie ukarana grzywną. Policja nie ujawniła, w ilu spośród tych 12 wydarzeń Johnson brał udział.